Dzień dobry wam, moi drodzy, Zawia tu Sztyks, a ze mną jest dzisiaj... Krzysiu! I z Krzysiem sobie zagramy w twierdzę. Jest to tak kontynuacja naszego troszkę nieudanego live'a. Dźwięk jest taki troszkę inny, ponieważ niż zawsze, ponieważ mikrofon stoi troszkę dalej ode mnie, troszkę dalej jest od Krzysia, ale wydaje mi się, że powinno być nas słychać całkiem przyzwoicie. Tak więc my sobie tutaj zagramy na boty w sojuszu. I będzie to taki, to będzie taka jak gdyby mini seria, w której to ja z Krzysiem będę się rozprawiał z botami, bo to w jednym odcinku się nie zmieścimy, niestety to będzie trochę trwało. I potem może także będę nagrywał z innymi widzami, ale to jest jeszcze w sumie wszystko do ogarnięcia. Jeżeli ktoś ma ochotę ze mną zagrać, to proszę napisać maila, w tym momencie ja będę miał do was kontakt. Jeżeli będę coś takiego planował, do was napiszę i tak, ja lubię tak sobie machać rękoma. Dobra, tak więc my sobie ustaliliśmy, że będziemy grać na mapie rzeka. Krzysiu chciał być tutaj, a mnie wygonił tutaj na dół. Wygonili mnie, nie chcę być koło mnie po prostu. Dobra, i teraz tak. Podczas nieudanego live'a udało nam się jedynie skonfigurować tutaj grę i nic dalej nie wyszło. Tak więc podczas tego nieudanego live'a widzowie zdecydowali, że oczywiście ma być wilku. My wilka postanowiliśmy ustawić tutaj. Musi być tradycyjnie, no. Dobra. Losowo wylosował się Filip. Losowo wylosował się. I on był tutaj. Nie, on był tutaj. Był również Emir, który był tutaj. Oraz był Fryderyczek. Cesarz Fryderyk jest prawdopodobnie najlepszym strategiem na pustymi? Ja pierdzielę, kto to... Zobacz, to pustymi zamiast pustymi. Co? Pustymi. Dobra, ale no nieważne. Na mapie pustej to nie jest najlepszy. No, na pustych mapach jest pewnie najlepszym strategiem, bo tak to mu nie wychodzi za bardzo. No i my jesteśmy razem, oni są razem. Tak, jest kulturalny. No jest kulturalny, tak? Nie wiem, bo ja w sumie nie lubiłem z nim grać, bo nie za bardzo tam taki, wiesz. I co 20 minut zrobimy sobie autosave'a, gramy do 3 autosave'ów i zobaczymy, do którego momentu dojdziemy, potem to się zobaczy. To będzie, nie, do 3? Nie, do 4, do 5. Autosave, co 20 minut. Do 3 to będzie godzina dopiero, to za krótko. Chociaż może już się uda wykończyć, nie wiadomo. No, nie wiadomo. Tak więc wszystko jest tutaj ustawione. Generalnie wielki hałas jest i różne dzikie odgłosy z wokół nas, tak więc za to serdecznie przepraszami. Nieważne. Zaczynamy. I jedziemy. Prędkość jest chyba 40, tak więc jest ok. Oczywiście tutaj gramy sobie przez internet. To też jest takie trochę dziwne opóźnienie w ustawianiu budynków, że po prostu trzeba sekundeczkę poczekać, one się ustawią, ale no trzeba... I tak nie lami mi jak przez bez patcha. No, nie, bo próbowaliśmy grać na patchu, ale no to jest naprawdę coś... No tak, super, jest w tym HD, no jest, no, ale generalnie to ta gra chodzi tak umolnie, że to nie polecamy, nie? Nie polecamy. No, nie polecamy. Nie, jeżeli chcecie sobie zagrać z kumplami, to naprawdę ta rozdziałka jest bardzo dobra. Możesz 1260... Nie, 1200... No nieważne, 1200 na 700 ileś. No Full HD to jest 1920 na 1080. No tak, ale to tam naprawdę jest niepotrzebne, bo to jest i tak tylko odsunięty w sumie ekran, oddalony, nie? A no. I dodane paski po bokach i tyle. Tak więc nie polecamy. Polecamy za to granie w twierdzę normalnie z kumplami, albo też ze mną. No, i teraz możecie się generalnie pośmiać, jak ja tutaj się rozbudowuję. Ja sobie będę grał Arabami, a Krzysiu grasz, ty grasz swoimi Europejczykami, tak? Dobra. Potem zaraz lukniemy, jak tam wygląda rozbudowa Krzysia, bo Krzysiu ma taką w sumie taką trochę no, pedantyczną, ale też taką dosyć taką niecodzienną, bo nie, mało kto tak gra generalnie. Że właśnie... Że stawia głównie na fosy. Głównie na fosy stawiasz. No. I mało co masz murów. No, to jest ciekawa rozbudowa. Ja generalnie... Nie mam murów. No się, no gdzie masz mury? Nie masz w ogóle murów. No teraz nie mam. No, ale nie budujesz murów, nie? Czy budujesz? Buduję mury. Ale na początku budujesz fosę. I to. No dobra, to może coś tam nie uda. No ale ja jakoś tak, no zobaczymy co, jak ci tam wyjdzie. Mam nadzieję, że tu będziesz mnie wspierał, bo na pewno ja tutaj będę... Tak, będę cię wspierał. No właśnie, ja tutaj będę głównym
mi się wydaje celem ich ataku, a boję się troszkę, ponieważ oni mają tutaj konnych, Filip ma konnych i czuję, że będzie mnie troszkę nękał. Emira się też trochę obawiam. Wilku, z tego co widzę, Wilku ma tą swoją kiepską rozbudowę, tak więc jego się za bardzo nie musimy obawiać. Wilku to w ogóle... Nie, wilk to tam nie. Wilki to już tak mają po prostu. Ale ja jestem szczwany i ja się po prostu tutaj zabunkruję z jednej strony, wiesz? Ja sobie tu zrobię coś takiego. Takie tutaj... I mi nie będą... Kurde, już do mnie nawalają, nie? Haha, a do mnie nie? Jakieś polecenia? Ja sobie tutaj zrobię taki bastion, potrzeba w sumie, nie wiem, czy będę... Dlaczego ci jeszcze nie kopią tej fosy? No ja nie rozumiem. O, tu sobie zrobię taki bastion i będę w sumie bezpieczny i w tym momencie będę miał taką swobodną rozbudowę, dzięki czemu. W sumie zainwestuję już teraz w ten bastion. Co się śmiejesz? Nie śmiej się z moich ambitnych planów. Nie śmiej się z twoich rozbudów, tylko z mojej pedantycznej rozbudowy. No twoja jest dobra, no nie gadaj. Nie no, fajną masz tą rozbudowę, naprawdę. No mówię, taką niecodzienną. Czekamy na rozkazy. Wyruszamy. I wszystko ale wyliczone. Ale masz nawet karteczkę, nie? Zapisane, co po kolei budować. No bo kurde, mam tak czasem, że na przykład zapomnę na początku spichlerza budować, potem mi spada popularność. No wiesz, no zapomnieć zbudować spichlerz to już jest... No to jest to już jest źle, nie? Ale się zdarza, może się zdarzyć, to prawda. Kurde, źle to zbudowałem. Jeszcze raz. Kurde. No nie no. Co? Nie wychodzi? Nie, zapomniałem, że muszę zbudować jakąkolwiek bramę, chociaż jedną. Na początek, tak? Masz zapisane? Co mam zapisane? Nie mam właśnie tego zapisane. I dlatego nie zbudowałeś. Nie widzisz. Chwila, ja tu będę chciał ustawić sobie wieżę i nie chcę, żeby mi te piekarnie blokowały. Nie będę mi blokować, będą wręcz idealnie, no to super. Za mało pracowników, udało ten wymierzyć. Obiekt mógł funkcjonować. Tak, brakuje oczywiście pamperków do obsługi, ale tym to tam się na razie specjalnie nie będziemy przejmować. Tak. Mamy póki co jakąś delikatną tutaj osłonę w postaci tej wieży. Będzie ona tutaj, no wystarczy nam na jakiś czas, oczywiście to jest tylko tak jak mówię profilaktyczne. No się profilaktyczne, no na pewno jest za mało łuczników, a ja tak czy siak będę grał Arabami, więc główny nacisk będziemy tutaj raczej kłaść na pozyskiwanie hajsu. A Krzysiu niestety, bo w sumie ty Krzysiu nie produkujesz broni, nie? Jakiej broni? No broń, łuki robisz i tak dalej. Robię broń, ale później teraz. Ale kupujesz, no zobacz, już masz całkiem sporo tej armii, chyba najwięcej. No nie, najwięcej nie, masz 29, no ale to i tak sporo. A wszystko za hajs, nie? No. Z YouTube'a. Za hajs z YouTube'a to może tylko na wycieczki jeździć, ale... No. Kurde, ten Filip... Co to ma być? On już robi jakiś atak chyba. Gdzie jest Filip? Ale ten niebieski, no dobra. No to są ci łucznicy. Nie, mogę ci pożyczyć trochę ludzi, jak chcesz. Nie łucznicy, to są włócznicy. Tak, włócznicy, co? Nie, on chciał tych moich kolesi na wieży rozwalić, ale na całe szczęście się zorientowałem. Łucznikami to raczej tego nie da rady zrobić. No nie gadaj. Idzie. Idzie? No pewnie. Wszystko się da. Dobra, czuję, że jednak trzeba tam trochę tą obronę zwiększyć, bo nie wytrzymamy za długo. Ej, no Krzysiu, co ty gadasz? No, gdzie ty? Przecież tu masz kamień. Gdzie mam? Tu. Gdzie mam kamień? Tu. No tu jest blisko wroga. Aha, tu. Ale to i tak jest. Ale to jest bliżej ciebie, nie? No w sumie. No znacznie. No to sorry, ale zaraz też nie. Jesteśmy nie przeszkadzają, ja chyba. No się jeszcze jeden bym chciał zrobić. Żeś to się ostro wykopsi. Nie no, nie kasuj już. No nie, spichlerz mi się skończył. Zostaw. Znaczy, żarcie mi się skończył. A co ty jeszcze żarcia nie masz? Nie, mam, tylko że kurde, dlaczego oni tego nie produkują? Aha. Bo no nie to... masz piekarni. Ja pierdzielę. Wow. Nie no, idzie zapomnieć. No to jest właśnie... Ja przecież zrobiłem piekarnię. Nie, na pewno zrobiłem. Nie zrobiłem. Nie ma piekarni. Kurde, ale nie no, zapisałem sobie, że zrobić piekarnię i zapomniałem zrobić piekarnię. No, zdarza się. No to są gry strategiczne właśnie, trzeba wszystkim pamiętać.
sumie takie zapisanie sobie na kartce to całkiem niezły pomysł, jak na... Jak wiesz, jak się początkuje i żeby nie zapomnieć. Ja pamiętam, jak Hubert grał w Simsy 2, to ja musiałem zapisać na kartce, co ma zrobić, że ma zrobić łazienkę, że ma zrobić lodówkę, bo zapominał. No, można zapomnieć. Kurde, potrzeba trochę tutaj nie kamienia. Tak. Dobra, to się naprawi zaraz. Tylko kamień potrzebuję. Dobra, i rozpoczynamy mega produkcję chlebka. Widzę chlebka. No. Chlebek jest najlepszy. To jest najlepsze po prostu źródło żarcia. Można robić też te... Faktycznie, czasami jabłuszka się opłaca bardziej na początku, ale na dłuższą metę to są mało tam opłacalne. No, to prawda. No, bo to no bo strasznie dużo miejsca zajmują, ale... I mało kosztują, ale strasznie dużo miejsca zajmują i są ten... No powoli przychodzą. A tutaj z jednej mąki masz chyba 5 chlebka, czy coś takiego. Więc to całkiem sprawnie tutaj idzie, byle tylko nie zabrakło jakiegoś składnika. No i generalnie to ja jeszcze tutaj wspomnę, nie wiem czy wspomniałem, generalnie tutaj będą takie party, będą nazywane na przykład, będzie tak nazwane rozgrywka z Krzysiem, part pierwszy na 3 na przykład, coś takiego będzie, tak to będę nazywał jakoś. Jakiego nieprzyjaciela? A idź mi z tym nieprzyjacielem, no rozwal go. Łeżysz ty! Ej, skąd ten... Skąd ten żółty tam wlazł? Gdzie? Ja pierdzielę, no zatara mnie zaskoczyli. Ej, to... Czemu ciebie nie atakują tylko mnie? Wysłać ci kogoś? Ja jeszcze nie mam okrężonego zamku, znaczy... No okrąż go sobie... No, to nie jest jakiś wielki atak, no ale wiesz... Zaskoczył mnie żółty. Nie no, spoko, tylko po prostu mnie zaskoczył. Okej, okay, co z tym spichlerzem? Dwie zapasy jej żywności. No dlaczego, no? No przecież mam wszystko ładnie, pięknie, tutaj kurde, że ci... No ale powoli, no pieką chyba, nie? No pieką, no, teraz mam 8. No musisz poczekać. O, ale mu kamieniem. Zbyt daleko od zamku, tak się spodziewałem. Jesteś czwartym, największym władcą. Czekajcie. Zobaczymy, czy tutaj idzie przejść teraz na tą stronę. Mój łuk będzie ci służył. Nie ten właśnie. Mój panie! Panie, nie możemy tam dojść! Panie, nie możemy tam dojść! Panie, nie możemy tam dojść! No, generalnie to nie zejdą, ale to inna sprawa. Ja chciałbym sprawdzić, czy się panie, nie możemy tam dojść! Którędy tutaj po prostu pójdą, bo jestem ciekaw, czy... Gdzie pójdą? No bo jestem ciekaw, czy udało mi się tu zagrodzić, czy nie za bardzo. No nie wiem. No to każ jakiemuś żołnierzowi przejść stąd tu. No dobra, no właśnie, no przechodzi. A nie miał przechodzić. Za daleko od zamku, nie mieszczę się. Niestety. Nie da rady. No to jest problem czasem. Ja się dlatego nie lubię takich przejść. No. Jakoś tak głupio fosę się tu... Właśnie, fosę możesz zbudować. Jeszcze fosa kawałek dalej może być budowana. Niż zamek? No. Ej, faktycznie. Haha, to zaraz zrobimy. Dobra, ja bym nie wiedział. Zagiełem no, ja nie wiedziałem, że można dalej budować. Ale to chyba tak, nie wiem, 5 jednostek, czy tam 6? No ale to dobre, no bo to jest idealne, więcej mi nie potrzeba. O, genialne, to tego nie wiedziałem. Całe życie tego człowiek się czegoś uczy, nieprawdaż? No. Zaskoczyłeś. Może to coś faktycznie pomoże. Zobaczymy dokładnie. A będą i tak mi próbowali zakopać, no ale to tam chociaż przez chwilę jakoś tam będzie, nie? Morna. Dobrze jest. Tutaj tak trochę osłonię. Tu se zasłonię, tu se przesłonię. I dlaczego znowu do mnie nawalają? Nie, to moi nawalają. To dobrze. To moi dobrze, że nawalają. Byle do mnie nie nawalali. Twoi? No tam już nieważne, czyli... Byle nie do mnie. Mój panie, do obsługi tego urządzenia potrzeba kilku... I zrobię mangonele i będę Filipan nękał. Się przyda. Trochę go ściśniemy na dzień dobry.
wasza łaskawość? Jak możemy pomóc? Szybko, gościem. Aha, bo ja nie mam wejścia, bo bramy zamknięte. Wasza łaskawość? Zajmuję stanowisko na machinie obleżniczej. Okej, okay, fasem wykopali, ładnie. W sumie ja nie będę mógł za bardzo jak przejść. Miał. Ale to trudno. Będę chodził naokoło. Nie, ja sobie tutaj przejście zrobię i tędy przejdę. Nie, nie rozwalajcie moich podpalaczy. Broni. To ja? Nie ty. Ty, a skąd oni tu się wzięli? Ja pierdzielę, gdzie oni łazili? Jezu Krzysztof, to twoja rozbudowa jest naprawdę taka dosyć potężna. Ja ty, masz mur na środku zamku praktycznie. Gdzie mam? Tutaj, tak. Tak? Aha, rzeczywiście, a miałem go skasować. Bo on tylko służy do wyznaczenia dokładnie jednostek. Aha. Żeby się tam zmieścił. Dobra, widzę, że mi trochę zboża zaczęło brakować. Trzeba zacząć rozkręcać powoli ten biznes, bo czarno to widzę. W sumie to tutaj... To musi być brama tutaj. Generalnie ty już masz otoczoną siedzibę, nie? No mam, a ty jeszcze nie? Jeszcze nie. Się trochę wlekę dzisiaj. Ja się skupiłem na obronie tamtego miejsca i teraz jestem troszkę do tyłu. Ale zaraz będę nadrabiał. Tadam! Piękna rozbudowa. Przecudowna. Hajsu tutaj będzie, z hajsem raczej będzie właśnie trudno i tego się obawiam. Za mało pracowników, za mało pracowników. Krzysiu tutaj cały kamień zajeba. Aha, a to mogę, nie, mógłbym jeszcze sobie wziąć. Nie no, nie chodzi o to, że kto ma sobie wziąć, tylko wiesz, tam miałeś bliżej, ale dobra. No to dobra, to ja mogę... Nie no, teraz nie burz, jak będziesz miał dużo drewna, to wtedy Z2 tutaj jeszcze, Z2 zburz, a resztę zostaw, bo ja bym chciał jeszcze Z2 sobie zrobić. To jest, brakuje złota, ja pisze. Dobra jest. Tutaj obrona w miarę widzę prężnie działa. Fosa bardzo ładna wykopana. Jesteś czwartym największym władcą. Jestem bezpieczny. W sumie Filipa mógłbym już nawet teraz iść ścisnąć. No to pewnie masz dużo wojska, a ja mam duże rozbudowy, nie? Nie mam dużo wojska, tylko mam... Tylko mogę po prostu narąbać tych arabskich zbrojnych, bo on nie ma. On ma otwartą siedzibę, tak więc mogę mu na Hamas sobie wejść normalnie, nie? Tak więc chyba to spróbuję. Bo on ma łuczników zwykłych, no to tam wiele nie wezmę. Mangonera, dajcie mangonerę i się pobawimy. Trochę postrzelamy. Określić zasięg. O! Zobaczysz, że za chwilę nie będzie miał połowy budynku. Ty co, podpalasz? Nie, strzelam mangonerą. Z Emirem może być problem tutaj, widzę. Emirem? No, bo Emir całkiem spoko się rozbudował. No, on taki suchary się rozbudował. Bierze się 20 katapult pierdzielnie i tyle. I się bum 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 i już nie ma. No bum bum bum. No. Tak z mojego doświadczenia jest. No tak, nie no, każdego tak idzie wykończyć, tylko trzeba mieć na to wszystko, nie? To jest moja metoda właśnie na wykończenie przeciwników. No wszystkich. No. Potrzeba nam nowych rekrutów, se. Tylko trzeba mieć najpierw na te katapulty, a to też, one całkiem sporo kosztują. To nie chcesz szastać pieniędzmi? No bo wolę wojsko zrobić za hajs. Tak, w pewnym momencie tyle tam, to można dać. Nie no, później jest faktycznie dużo hajsu, ale na początku brakuje. I Krzysiu, chyba ci trochę kamień stoi, więc możesz zburzyć. Gdzie kamień stoi? Bawoły są puste, a tutaj kamieniołom jest zapełniony. Gdzie? No tutaj, nad moim ten? Zaraz. O, to napisz. Dwa tam. Nawet. No to gdzie może napisz? To ja sobie wezmę to miejsce. Ale najpierw zrób tam głębiej, a potem... O właśnie, no bo teraz... Aha, nie, właściwie odchodziło.
O, widzę, że całkiem prężnie się to rozbija. Dorobię jeszcze jednego. Co się rozbija? Mój zameczek. No nic, spróbujemy. Przypuścimy na tego frajera taki delikatny ataczek. A pójdziemy tędy. No i zobaczymy. Z tego co tu widzę, to to jest naprawdę u niego biednie. Ma tylko parę łuczników. To jest taki koleś tylko na wykończenie. Wydaje mi się, że następnym celem może być Fryderyk. Nie damy mu się za dużo rozbudować, bo on też jest dosyć słaby. Jego najsłabszym punktem tego jego rozbudowy jest no, ta brama, bo ta brama jest malutka. Czyli rozwalić ją to nie będzie jakiś większy problem. Wystarczy paru zbrojnych, a tutaj na wejście chyba nie ma żadnych niespodzianek. Z tego co pamiętam, chyba nie robi żadnych palących, więc raczej bez problemu sobie wejdziemy od razu na siedzibę. Dwa machy mieczem i będzie pozamiatane. Najtrudniej może być właśnie z Emirem, bo Emir tutaj ma te swoje mangonele, ma dosyć sporo wież, chociaż na wieżach zazwyczaj jest po dwóch łuczników max. A sam w środku ma, nie wiem, w sumie nie pamiętam czy robił palących czy nie, ale chyba nie. Ale natomiast ma dosyć grube te mury, ma potrójne, a wieże ma te wielkie, tak więc będzie ciężko go rozwalić. Rysiu to tutaj w ogóle będzie Asior. Wilku to będzie Asior do pokonania, bo ta jego rozbudowa jest w sumie trudna. Trudne jest, bo widzę, że się dobrze rozbudował. Bo zazwyczaj jest tak, że on coś tu spierdzieli i... No właśnie, spierdzieli chyba. Tutaj chyba nie zrobi wieży i będzie łatwe dojście nawet. Bo tutaj. Tutaj nie zrobi chyba wieży. No więc tutaj będzie w miarę łatwe wejście. No ale niestety nawet jak wejdziemy, to może się okazać, że w środku czekają na nas jakieś palące pułapki. No na pewno nie warto atakować z przodu, bo ponieważ są tutaj balisty, a po drugie te mury są dosyć takie atakują dosyć mnie grube. Gdzie? O kurde, to mnie bardziej, a nie ciebie. Ciebie też? No będzie nam próbował rozwalić ten. I wilk mi tu zajął. No złoża. A tu wilk jest. Haha, zdążyłem osłonić swoich. Ej, no nie, mury ryją. Nie będą ryć. I w sumie ja tutaj nie mam łuczników. Nigdzie nie mam łuczników. Co ja robię? Jak można tak grać? Zapisuję. O, autozapis, czyli gramy już 20 minut. No, czyli już jesteśmy w miarę rozbudowani. Teraz będziemy się zajmować rekrutacją głównie tylko i wyłącznie jednostek. Nie spodziewałem się właśnie tego takiego tutaj. Trochę ci kamień zablokowałem, ale zaraz cię odblokuję, zrobię bramę. W sumie moi znowu tutaj nic nie robią. Kurde, aha. Bo zablokowałem. Zaraz odblokuję. Zaraz zrobię, tak. Mogę ci dać kamień. Jak nie, ja mam kamień, tylko... W ogóle cię tu atakują. W sumie teraz mnie atakują, bo... Bo oni mi tu jeżdżą po prostu i nie mogę zrobić, bo jestem za blisko wroga. To możesz to otoczyć też? To takie to? Otoczę, tylko nie mogę teraz, bo... To mi przeszkadza. No dlaczego do niego nie strzelacie? No ogarnijcie się, pampry. Aha, super. Bo nie mogę. Nie chciałem tutaj robić wież, ale widzę, że muszę. No nie mogę, bo nie. Ci teraz obchodzą wszystko, nie? Będę łazić, patrzeć, gdzie jak tu wejść. O kurde, zrobili dziurę! Maulaj! Dobra, wysłałem tam paru zbrojnych, ale no niewiele pewnie działają. Maulaj! No czemu nie idziecie tu? Ej! Osły! No czemu nie idziecie tędy? O, ogarnęliście. Jakie tempy. A przejdziemy? O, przecież. Dobra, nie, trochę to zajęło. No co za mędziarze wstrętne. Oj, sorry. Krzysiu! Co? Telefony się wyłącza, jak się nagrywa, nie wyrzuty. Tak? Tak. Nie pisano do sobie. Jak można taki pilno? Plus cię kocha? Nie. Te mobile.
A, bo tu nie jesteś w klubie. Bo już teraz wiedzą, czym jesteś. Pewnie bardziej się to wiedza przyda. No, na pewno. Na przykład mogą ci teraz spakować. Co to w ogóle oznacza? Znów brakuje złota. Jebaliste mi rozbawi. Smutno mi się. No szkurde! Won mi z moich murów! No chamy wredne! Weź mi odblokuj te tak, już. Ale to musisz zburzyć parę tych bawołów, bo ja nie mogę bramy zrobić. Nie możesz, a gdzie? Tutaj, wprost. Gdzie? Tutaj chcę zrobić bramę. Co? Ta. Co? Tak? Tak. Te trzy? Tak. Sam raz. Ja nie mogę. Wiadomość od króla Filipa. Nasze plany się rozleciały. Co król może jeszcze zrobić? Co, atakujesz Filipa? Tak. No się atakuje. Nie wiem, gdzie są moje pampry, nie wiem, którędy oni idą. Nie wiem, dlaczego idą naokoło chyba. No nie, musimy być dzielni, nie możemy się zabijać. Ale ktoś ich atakuje, giną. Dosyć ostro. A ten, łucznikami w sumie. Jesteś nie takie głupie, że pójdziecie naokoło zamiast tędy. No przynajmniej są takie głupie. No, to strasznie głupie. Tak. Ja nie wiem, którędy oni chcieli tam iść. W sumie ci zbrojni nie są tacy wykochrzeni jak tamci europejscy. Są nasz... Aha, bo balistę ma cwaniaczek. A jak to nie Maulaj! Lyszcze za! Ulu, hali! Nie, dobra, stop. Rozwal chatkę i wejdziemy. No hej! No ty foresta, dad! O kurde, ale wrócę. Nie, jeszcze sam siebie niszczę. Co za debil za mnie. O kurde, Emil idzie pomóc chyba. To niedobrze. Dobra, nieważne. Tam atak sam się jakoś potoczy. Jakoś na pewno albo przegram, albo się uda wygrać. Chyba trochę za mało ja mogę z tym zbrojnym, żeby się... Aha, jeszcze wygrałem! No dobra, no zdarza się, to jest tam, to tam jest tylko... To jest coś jak szczur, tylko troszkę inteligentniejszy, ponieważ robi tam jakieś te... Konnyk jakiś tam robi zawsze, no. Coś tam robi, ale tam są nadal jednostki jednak takie niszowe i mało znaczące. No nic, my w każdym razie wracamy sobie do domciu. Dobra, ci tutaj będą strzec. Niech sobie strzegą. Pogrubimy, dorobimy drugi. Zaraz przejrzymy sobie rozbudowę Krzysztofa. Ja mam kurde tutaj kryzys ekonomiczny i nie wiem co z nim zrobić. Jak, czemu? No bo nie mam kasy w ogóle. Ojej, to niedobrze. W ogóle to przy przypadek chyba ci zbudowałem kawałek muru. Mi? No. Jak mi mogłeś zbudować mur? Nie u ciebie, w sensie koło ciebie. Aha, no to mnie nie przeszkadza. Nie, co ja zrobiłem? Źle. Tak ma być. Dobra, w sumie trzeba trochę zacząć o tą obronę dbać, bo z tego co widzę, Emir nie odpuszcza, a ja mam tą obronę taką całkiem słabiutką. A chcemy mieć dobre. Trzeba coś zbudować? Zajmuję stanowisko na machinie obleżniczej. Dlaczego się nie zrobiła balista? Miała się zrobić. Powinno czytać z moich myślach i robić automatycznie. Właśnie. Smułkum. Potrzeba nam nowych rekrutów. Smułkum. Hopa brakuje, Krzysiu. Hopa? Hopa. Hopla, hopla. Kiedyś była taka gra. Hopla, hopla? No, z kumplem. Żeśmy raz kupili. W gazetce była gra o Hopla, hopla. Byłeś jakimś kowbojem i... Właśnie była tam chyba dolina czy kanion Hopla Hopla. Spoko. Ale dobra giera była. Wyśmienita. Dało się grać, a jak na tamte czasy to i tak by był sukces. Kiedy to było? I dawno. Oj lata temu. Kto by to pamiętał?
Jeszcze kupowałem gazetki dla Giera, a teraz już kupuję. Teraz kupuję, żeby poczytać.